Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiałów e-learningowych w formie wideokonferencji z wykorzystaniem infrastruktury naukowej, badawczej i dydaktycznej Centrum Nanobiomedycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pierwszym wideoseminarium w tym roku. Już zapraszam, będąc przy mikrofonie, w przyszłym tygodniu. Jesteśmy już połączeni online z Centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Studentów, cała sala. Mamy studentów inżynierii środowiska i gospodarki wodnej. Są również studenci technologii drewna. Myślę, że trochę studentów z kierunku weterynaria, więc tutaj szerokie grono słuchaczy. Zamieniamy się w słuch i oddajemy Państwu, Panu głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać. Nazywam się Damian Maziukiewicz, jestem doktorantem w Centrum Nanobiomedycznym. Dzisiaj tematyka może mało powiązana z technologią drewna, inżynierią środowiska czy weterynarią, ale jak się uprzeć, to będziemy mówić trochę o materiałach węglowych, więc jakieś nawiązanie, powiedzmy, do węgla drzewnego może być. Znajdujemy się w tej chwili w Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej, jak już Pani wspomniała, w Centrum Nanobiomedycznym przy Wydziale Fizyki. I czym jest spektroskopia ramanowska? Spektroskopia ramanowska zajmuje się przede wszystkim badaniem widm związanych z nieelastycznym rozpraszaniem fotonów na przeróżnych materiałach. Spektroskopia ramanowska sama w sobie może nam powiedzieć bardzo wiele na temat struktury, na temat charakteru materiału, może nam powiedzieć właściwie na temat badanej próbki wszystko, ponieważ widmo spektroskopii ramanowskiej jest jak odcisk palca, jest jedyne i charakterystyczne dla danego materiału. Co ciekawe, warto wspomnieć o tym, że w badaniach spektroskopii ramanowskiej jedynie 1 na 10 milionów fotonów ulega rozproszeniu ramanowskiemu. Także wymaga to bardzo czułych detektorów, więc teraz pokrótce postaram się opisać Państwu sprzęt, jaki tutaj posiadamy. Także chwilkę. Otworzę sobie. To, co Państwo widać, to Państwo widzą, to serce całego spektroskopu ramanowskiego, w którym... Pięknie. Tutaj znajduje się źródło, właściwie z tyłu jest źródło światła. Jest to laser czerwony długości 633 nanometrów, ale wykorzystuje się również lasery o długościach 488 nanometrów czy 514 nanometrów. I wiązka światła laserowego wchodzi do spektroskopu. Tędy odbija się od lustra, następnie przechodzi przez monochromator i pada tędy na próbkę, wraca, odbita, ponownie przechodzi przez monochromator i trafia przez soczewkę skupiającą na pryzmat, na siatkę dyfrakcyjną i dopiero do detektora CCD. Okay. Tutaj jeszcze dodatkowo znajduje się mikroskop konfokalny, który służy zgrubnemu obejrzeniu próbki. Zaletą mikroskopu konfokalnego jest to, iż zbiera on dane z widma jedynie z ogniska.
Tak, teraz pokażemy Państwu krótko przykładowy pomiar, właśnie jak już wspominałem, na nanorurkach węglowych. Tak. Pierwszym elementem będzie zebranie widma dla wewnętrznego krzemu, co jest niezbędne do kalibracji naszego spektroskopu. To już chwilkę. Gdzie to jest? No, okej, widzę, że usunięte. Dobrze. Sekundkę. Chwilkę, muszę zamknąć tutaj wszystko. Okej. O. O, dobra. Teraz to, co widać tutaj, to jest przybliżenie na powierzchnię krzemu znajdującego się już pod mikroskopem. W tej chwili dodatkowo na środku to, co Państwo widzą, to kropka, tak, pojawiające się ze względu na skupienie lasera na próbce. I w tej chwili będziemy mierzyć, tak jak mówiłem, kalibrować nasz sprzęt. Okay. Tak. Wszystko pięknie się zgadza. Wcześniej już z kolegą tutaj przeprowadzaliśmy kalibrację, więc problemów żadnych nie ma. Teraz jeszcze tylko taki przykładowy pomiar dla nanorurek węglowych. I właściwie czym są nanorurki węglowe? Nanorurki węglowe są to, jak w sumie sama nazwa mówi, są to rurki w skali nanometrycznej z węgla. Jest to jedna z alotropowych form węgla, bardzo popularna w elektronice, optyce, a tak bardziej, że tak powiem, bliżej życia codziennego wykorzystywane są również w przemyśle wulkanizacyjnym jako dodatki do opon. Nanorurki węglowe możemy podzielić na jedno, dwu i wielościenne, co związane jest po prostu z ilością warstw, z ilością tych rurek koncentrycznie ułożonych względem siebie. I jak wszystkie materiały węglowe, tak jak już wspominałem, one również posiadają charakterystyczne dla siebie spektra, charakterystyczne widma, charakterystyczne piki, czyli można powiedzieć, że mają taki swój własny odcisk palca. Wśród tych charakterystycznych pasm, tych pików możemy wyróżnić pasmo RBM, czyli z angielskiego Radial Breathing Mode, co związane jest z drganiami wiązań, z drganiami atomów węgla wzdłuż osi krótkiej, czyli względem średnicy nanorurek, czyli w momencie, jeśli wyobrażą sobie Państwo taką nanorurkę, to związane jest to z ruchem w tym kierunku. Oprócz tego, że mamy takie pasma, co te pasma mogą nam powiedzieć? Chociażby pasmo RBM może posłużyć, tak jak dzisiaj to będziemy mierzyć, może posłużyć do wyznaczenia na przykład średnicy jednościennych nanorurek węglowych. I znajduje się ono, mieści się ono w granicach od 100 do 350 centymetrów odwrotnych. Kolejnym pasmem, zresztą w sumie, jeśli mogę ci prosić zbliżenie tutaj, Mikołaj. No to o, tak, chwilkę. To tutaj znajduje się te pasmo RBM. Oprócz tego mamy dodatkowo takie pasma jak pasmo D, znajdujące się mniej więcej w okolicach 1340 cm odwrotnych. Związane ono jest przede wszystkim z pojawieniem się jakichś amorficznych form węgla, nieuporządkowaniem w warstwie grafenowej nanorurki, ponieważ nanorurka to niejako
zrolowana warstwa grafenu. Oprócz tego pasmo G, charakterystyczne właśnie dla materiałów węglowych, które wiąże się z drganiami w płaszczyźnie nanorurek wzdłuż osi długiej, czy też w przypadku grafenu w samej płaszczyźnie. I jest jeszcze tutaj składowa G', która jest również charakterystyczna dla hybrydyzacji SP2. I to jest związane z takim procesem dwufononowym. Nie będę się tutaj już może zagłębiał w szczegóły. I co ciekawe, jest to jedyne pasmo, które jest zależne od częstotliwości energii lasera, co jest niespotykane w rozpraszaniu ramanowskim. Okej, dobra. Także pokrótce o nanorurkach też było. Wracamy do pomiaru. Okay. Jak widać na obrazie, bardzo intensywny obraz z lasera. Jak postaramy się zebrać jakiś... Teraz postaramy się zebrać całe widmo nanorurek. W tej chwili kilka podstawowych rzeczy, jak pozbycie się chociażby sygnałów od pochodzących gdzieś z kosmosu. Tak, ponieważ nawet przez ściany budynku może ono spokojnie przenikać. Okej, dobra, wszystko się zgadza. Za chwilę się okaże, czy działa. W międzyczasie, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to śmiało. Niestety proces chwilę trwa. Zrobisz zbliżenie? Tak, jakieś pytanie? Chciałam zapytać. Halo, słyszy mnie pan? Tak, tak. Halo? Tak, słyszę. A słychać mnie, czy raz, nie? Raz. Halo? Czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę panią. Chciałabym się zapytać, w jaki sposób przygotowuje się próbkę i ile jej potrzeba wykonać takie badanie? Takiej próbki potrzeba naprawdę niewielką ilość i właściwie nie wymaga ona jakiegoś szczególnego przygotowania. Właściwie można wziąć to, co by pani chciała zmierzyć, po prostu położyć tutaj na szalce i badać bezpośrednio. Także cokolwiek by pani przyszło do głowy, możemy to śmiało zmierzyć. Wielka ilość, to znaczy minimalnie ile potrzeba tak? Dosłownie okruszek, tak? Cokolwiek. Naprawdę najmniejsza ilość materiału wystarczy. Jeśli jest to jakiś roztwór, tak, to
powiedzmy kropelka naniesiona na szkiełko w zupełności, czy nawet taki pyłek, powiedzmy rozmiarów gdzieś jakiegoś pyłka z, nie wiem, nawet jakiś taki okruszek jak, nie wiem, jakby to powiedzieć ładnie. No, ilość naprawdę dowolna. Czyli można zarówno w formie ciekłej, jak i w formie stałej badać próbki? Tak. Tak, można jeszcze dodatkowo tutaj można te próbki badać w temperaturze, badać zmiany związane z przejściami temperaturowymi, zmianami faz, zrobić też mapowanie całej próbki lub w przypadku próbek przezroczystych, no akurat tutaj na nanorurkach nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ jest to materiał czarny, silnie absorbujący, ale dla takich przezroczystych próbek można spokojnie też robić badania w głąb tej próbki. Jeszcze jakieś pytania? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę pytań. Okej, okay, no cóż, no niestety pomiar chwilę trwa, więc ciężko mi tutaj jeszcze jakoś państwa, że tak powiem, zająć, ale ogólnie rzecz biorąc, spektroskopia ramanowska jest bardzo przydatnym narzędziem do wszelkich możliwych badań. Tak, związanych z badaniami biologicznymi, chemicznymi, czy nawet wykorzystywana jest w kryminalistyce, tak? Bo pozwala na badanie, na analizę składu materiałów. Mam pytanie, czy pan mógłby jeszcze raz pokazać ten mikroskop i budowę tego całego układu, którego pan, bo tam światła jest za mało, wie pan, do wpadającego. Wie i pan, czy pan dysponuje jakimś oświetleniem? Wie pan co, w tej chwili problem jest taki, że nie mogę otworzyć tego układu, ponieważ trwa pomiar. I tak jak... Ale ja mówię o próbce. Na próbce, okej. Okay. Zrobisz zbliżenie na mikroskop, na... Oświetlenie brakuje, jakby można było... Oho. Dasz, ale to przesunąć jeszcze... Bo nie widzimy dokładnie właśnie... jakby można było oświetlić... No problem właśnie polega na tym, że nie mogę w tej chwili tego w żaden sposób oświetlić, ponieważ w trakcie zbierania danych tak naprawdę zaburzymy cały pomiar i nie będziemy w stanie zebrać żadnego widma. Ja rozumiem. Tak jak mówiłem, to jest właściwie 1 na 10 milionów fotonów, które ulega temu nieelastycznemu rozproszeniu. I jeśli teraz naświetliłbym to jakkolwiek latarką czy innym dowolnym źródłem światła, to wśród tych wszystkich pozostałych milionów fotonów, które ulegają rozproszeniu, zatracimy całą informację o próbce. Także teraz mikroskop zbiera fotony, rozumiem, z tej próbki, tak? Tak jest. Mikroskop, właściwie kamera CCD znajdująca się na końcu spektrometru, jest takie szare pudełko, słabo widoczne. Zbiera całą informację na temat tych rozproszonych fotonów i one mogą ulegać rozproszeniu tak zwanemu stokesowskiemu lub antystokesowskiemu. Związane to jest z poziomami energetycznymi i ruchami, drganiami właściwie tych wiązań w próbce, wiązań węglowych w nanorurce i te rozpraszanie stokesowskie związane jest z tym, że w momencie jeśli mamy
rozproszenie takiego fotonu, to część energii może pozostawić, że tak powiem, w materiale i długość fali rozproszonej będzie dłuższa w stosunku do fali padającej, ponieważ wytraci on część energii. Jeśli mamy jakąś próbkę, która jakoś jest podgrzana, czy nie wiem, w jakikolwiek sposób zwiększymy energię tego układu, mówimy o rozproszeniu antystokesowskim i wówczas długość fali będzie krótsza, ponieważ foton rozproszony na próbce będzie miał większą energię. O, widzę, że już pomału otrzymujemy widmo, także jest mały progres. Oj, strasznie zaszumione, ponieważ nałożyło mi się bardzo dużo materiału, więc mamy duże rozproszenie. Co z powodu, tak, tutaj to jak wygląda w tej chwili to widmo jest spowodowane fluorescencją od lamp, które są w tej chwili zapalone tutaj w laboratorium, ponieważ zazwyczaj taki pomiar wykonuje się w ciemności, żeby uniknąć właśnie wszelkich możliwych Rozumiem, że ta grubość zależy od ilości fotonów podających, tak, do mikroskopu, tak? I jak była ciemność, to byśmy mieli pojedynczą kreskę, tak? Jeszcze raz, może pan powtórzyć? Grubość tej linii wykresowej zależy od ilości fotonów. Teraz zbieramy ilość fotonów, tak? Czyli tak. Jakbyśmy mieli ciemność, to byśmy mieli pojedynczy tak. Jakby kres. No. Tak, tutaj z lewej strony mamy intensywność, tak, z liczenia. Tak. Na dole jest to przesunięcie ramanowskie wyrażone w centymetrach odwrotnych, ponieważ gdybyśmy wyrażali to w nanometrach, co jest charakterystyczne dla spektroskopii, otrzymalibyśmy tutaj długości rzędu kilku tysięcy nanometrów, bo właściwie są to długości fali właściwie mikrometryczne. No cóż, nie będę oszukiwać, pomiar w tej chwili się nie udał. Na szczęście byliśmy na to przygotowani i mamy tutaj dodatkowo jeszcze pomiar, który wykonaliśmy wcześniej. I to jest właśnie to charakterystyczne pasmo RBM, tak jak mówiłem, i pozwala ono między innymi na wyznaczanie średnicy. Chcąc wyznaczyć taką średnicę, tutaj najprostszym, najbardziej zaawansowanym możliwym kalkulatorem, jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć średnicę takiej nanorurki z prostego wzoru, w którym pewną stałą, to jest 248, należy podzielić przez zebraną informację w centymetrach odwrotnych. Do tego dodajemy, przepraszam, 200. Do tego trzeba dodać plus 10, tak? I tu mamy nanorurkę o średnicy około 1,4 nanometra właściwie. Także jeśli chodzi o sam pomiar, jak to działa, do czego to służy, wydaje mi się, że to by było chyba wszystko na dziś. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to słucham. Halo? Czy wszyscy rozumieją, po co ten aparat działa? Co mierzy? Wie pan co, ja tu w imieniu studentów albo zachęcę ich trochę do aktywności i wykorzystamy przy okazji też pana, jak mamy bezpośredni kontakt. Trochę pan mówił na temat próbek, ilości tej próbek i wiadomo, że mogą być to próbki stałe, ciekłe. Natomiast gdyby pochwalił się pan, żeby też tak przybliżyć metodę, myślę, studentom, to bardziej, że mamy tutaj studentów o takiej różnorodnych zainteresowaniach. Czym wy się zajmujecie? Do jakich celów najczęściej wykorzystujecie aparat?
pod kątem próbek właśnie biologicznych i nie tylko. Okej, jeśli chodzi o biologię, to można, tak jak już wspominałem, jeśli wszelkie inne możliwe metody zawodzą, pozwala spektroskopia ramanowska pozwala na określenie między innymi składu na przykład nie wiem, zawartości danego materiału w komórkach, tak? Ja osobiście zajmuję się również materiałami węglowymi. W tej chwili są to nanodiamenty. A spektroskopię ramanowską samą z siebie wykorzystujemy głównie do charakteryzacji materiału, czyli określenia, powiedzmy, stopnia gdzieś zniszczenia tej próbki, czy też funkcjonalizacji powierzchni, jak na przykład w badaniach funkcjonalizacji grafenu, czy też nanorurek węglowych, diamentów, etc. Wszelkich możliwych próbek. Mogą to być próbki nie tylko węglowe, mogą być próbki polimerowe, mogą to być próbki, jak już też wspomniałem, organiczne. Wydaje mi się, że chyba tak bym to opisał. Jeszcze jakieś pytania? Zapytamy tutaj, czy jeszcze o coś chcą zapytać. O tym, myślę, że wszystkich zainteresowała ta kwestia nanodiamentu. Okej, tak, no dobrze, jeśli chodzi o nanodiamenty, nanodiamenty to tak naprawdę po prostu diamenty w skali nano, czyli 10 do minus 9 metra. Charakteryzują się tym, że powstają w metodzie detonacyjnej, czyli po prostu bierzemy domieszkowany dynamit wysadzany w komorze detonacyjnej i następnie poprzez proces oczyszczania, głównie z wykorzystaniem silnych kwasów, otrzymujemy takie nanocząstki diamentowe o rozmiarach od kilku nanometrów, właściwie od 2 nanometrów do nawet kilkuset nanometrów. W tych nanodiamentach przede wszystkim ciekawe jest to, że mają bardzo dużą powierzchnię aktywną w stosunku do ich objętości, czyli możemy je bardzo dobrze i łatwo funkcjonalizować różnymi grupami funkcyjnymi i wykorzystywać między innymi w badaniach fluorescencyjnych, ponieważ w procesie powstawania takich diamentów azot znajdujący się w słynnym dynamicie, czyli w trinitrotoluenie, jest wbudowywany w strukturę takiego diamentu, przez to powstają aktywne centra fluorescencyjne. I w tej chwili ja sam zajmuję się badaniami nad wykorzystaniem takich układów w fototerapii glejaka, ogólnie w fototerapii nowotworowej. Czyli polega to na tym, że jakiś guz, do którego docierają takie nanocząstki diamentowe, dodatkowo odpowiednio sfunkcjonalizowane, jest naświetlany po prostu laserem. Laserem podczerwonym, takim, który nawet mogą sobie Państwo kupić w kiosku, przez około 5 minut, co powoduje wzrost temperatury w próbce. Możemy dodatkowo, wykorzystując tę fluorescencję, badać wycinki gdzieś z organizmu pobrane w trakcie biopsji, tak? I możemy to obserwować pod mikroskopem fluorescencyjnym, badając przedostawanie się tych materiałów do środka, ich skuteczność w leczeniu takich nowotworów. No proszę, ale ambitnie. Gratulujemy. Czy chcecie Państwo o coś zapytać? Jedynie niepowtarzalna okazja, bezpośrednia transmisja. Dziękujemy. Dziękujemy Panu bardzo i mamy nadzieję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do nas w takim razie. Szczególne podziękowania. Dodatkowe podziękowania. Prowadzący. Przygotowanie i pomoc merytoryczna.
obsługa techniczna, montaż. Czytał Bartosz Kawczyński.